Cześć! W poprzednim odcinku pokazałem, jak stworzyć grę pod Windowsa. Teraz pokażę, jak tą samą grę można stworzyć na urządzenie z systemem Android. Ta akurat lekcja dotyczy silnika 4.24 i wcześniejszego. Będzie oczywiście lekcja, która będzie dotyczyć nowszych silników. W nowszych silnikach instaluje się Android Studio. W tym przypadku instalujemy środowisko, które znajduje się w miejscu, w którym zainstalowaliśmy nasz silnik i nazywa się CodeWorks. Ważne, aby instalować to narzędzie bezpośrednio z katalogów silnika, a nie ściągać się z internetu, ponieważ wersja w internecie niekoniecznie jest wersją, która będzie współdziałać z silnikiem. Wybieramy miejsce i decydujemy, czy chcemy, aby jakiekolwiek dane były wysyłane z naszego komputera. Lepiej nie. Ja niestety zaznaczyłem tak, więc mój błąd. Teraz czekamy, aby wybrał wszystkie składniki, które chcemy zainstalować. Lepiej zainstalować wersję standardową. No i niestety trzeba zaakceptować wszystkie licencje. Oczywiście czytając wszystkie i po kolei, czyli Nvidia, Google, Oracle i Apache. Dajemy, że akceptujemy oczywiście. No i teraz czekamy na instalację. Instalują się tu różne składniki, między innymi SDK Androida, które później można zweryfikować. Po skończonej instalacji prawdopodobnie musimy uruchomić ponownie komputer, więc robimy to. Po uruchomieniu naciskamy na start i wybieramy uruchom, ewentualnie znaczek Windows i literka R, dzięki czemu możemy tam wpisać Android. I uruchomi się okienko, w którym pokazane są, pod jakie telefony SDK jest zainstalowane. Numer wersji SDK i API to nie jest numer wersji Androida. Przykładowo SDK o numerze 29 jest dla Androida o wersji 10. W tej części filmiku opiszę, jak zainstalować Android Studio dla wersji 4.25 i nowszej naszego silnika. Ściągamy ten program z internetu i jeżeli wcześniej mieliśmy zainstalowany CodeWorks, to zostawiamy go, ponieważ Android Studio będzie mogło korzystać ze SDK zainstalowanego wcześniej. Możemy zostawić Android Virtual Device. Ważne, żeby uruchomić pierwszy raz Android Studio. Nie musimy tam nic robić, wystarczy je po prostu skonfigurować. Czyli tutaj w sumie dajemy Next. Wybieramy wersję Standard, która zainstaluje podstawowe elementy Android Studio. Wybieramy też temat. Nie będziemy skorzystać z tego edytora, ponieważ mamy Unreala, więc wybieramy co chcemy i czekamy, aż zostanie w pełni zainstalowane. Po zainstalowaniu należy uruchomić jeszcze program, który znajduje się w silniku, w katalogu podobnym jak znajdował się w poprzedniej części CodeWorks. No i po instalacji wymaganych plików możemy przejść dalej i dalsza część filmiku opisuje wszystko dla obu silników. Jeszcze raz uruchamiamy tym razem command line, aby zobaczyć, jakie komputery zostały podłączone do naszego komputera. ADB Devices pokazuje, jakie telefony zostały podłączone. Przejdźmy teraz do telefonu, do Androida. Przechodzimy w opcjach czy ustawieniach do telefon. Na samym dole powinien się znajdować informacje o oprogramowaniu i tutaj 7 razy klikamy na numer wersji. Po czymś takim dostajemy tryb programisty, czyli wracamy z powrotem do ustawień i tuż pod telefon informacji znajdują się opcje programisty. Musimy tutaj wejść i ustawić nieco niżej. Jest to tryb debugowania USB, bo dzięki temu będziemy mieć możliwość, żeby wgrać na przykład jakąś grę na nasze urządzenie. Podłączamy teraz telefon pod nasz komputer. Czasem wymaga jakichś sterowników. Samsung na przykład wymaga sterowników do telefonu, żeby móc podłączyć przez USB i mieć dostęp do wszystkiego. Tutaj musimy zaakceptować, że zgadzamy się na połączenie z komputerem. Oczywiście nie podaję numeru klucza. OK, zezwolić na dostęp do telefonu i teraz wszystko powinno już działać. Sprawdzamy, czy na pewno ADB Devices jest nasz telefon podłączony i działa, więc jest OK. Teraz w silniku i w sumie dotyczy to wszystkich rodzajów numerów silnika. Wchodzimy do Project Settings, ponieważ trzeba ustawić kilka rzeczy. Można oczywiście testować grę bez instalacji, więc na razie nie zmieniam. Zostawiam desktop i maximum quality, ponieważ można też taką wersję testować na silniku. Wybieram Android i przede wszystkim muszę zaakceptować licencję SDK. Ponieważ jeżeli tego nie zrobię, nie mamy możliwości uruchomienia gry na naszym telefonie. Dajmy OK. Przystosowujemy też projekt najlepiej pod
Androida, więc na górze trzeba nacisnąć Configure Now i teraz mamy możliwość korzystania i stworzenia również instalacji pod nasz system. Tutaj zależy od telefonu, czy mamy wersję 32-bitową, czyli V7, czy 64-bitową. Też zależy od jakiego OpenGL-a korzystamy, czy 2.1, czy 3. W moim przypadku niestety to jest trochę słabszy telefon, więc trudno. Możemy uruchomić grę, klikając na strzałkę obok Launch i teraz czekamy, aż wersja się skompiluje. Trwa to trochę dłużej niż na przykład wersja standalone. Kompilowane są shadery, co widać, że procesor jest dosyć mocno obłożony i trochę to trwa. Po zakończeniu możemy zobaczyć, że gra jest przerzucana do telefonu. Akurat na monitorze telefonu nic nie widać, ale widać to tutaj na konsoli. No i gdy jest uruchomione, można zobaczyć to, jak działa gra w telefonie. Jak widać, refleksów w podłodze nie ma, ponieważ niektóre elementy zostały wyrzucone, aby działało to na odpowiednim sprzęcie. No tutaj sprzęt nie urywa głowy, więc działa jako tako. Trochę się tnie, no ale trudno. Przejdźmy jeszcze raz do ustawień. Teraz wybierzemy ustawienia, żeby stworzyć grę specjalnie wersję instalacyjną pod Androida, więc wybieramy Mobile, zostawiamy Maximum Quality. Niektóre rzeczy zostaną zmodyfikowane i trzeba uruchomić ponownie silnik. Żeby gra zajmowała mało, ponieważ zostaną stworzone dwa pliki APK, które muszą mieć mniej niż 60 MB i dodatkowy plik OBB, który zachowuje wszystkie na przykład materiały. W tym miejscu na przykład zaznaczamy, aby niektóre rzeczy, takie jak edytory, zostały wyrzucone z kompilacji, no bo nie jest to nam potrzebne, jeżeli to wrzucamy na telefon. No i żeby wszystkie pliki zostały skompresowane, ponieważ kompresja wydłuża uruchamianie tej gry, no ale jednak zajmuje mniej miejsca, a to jest istotne, jeżeli ściągamy ją z internetu na przykład. Tutaj wybieramy, czy chcemy pod konkretny system stworzyć kompilację, czy pod wszystkie. Ja wybrałem wszystkie. Jeżeli na przykład wybierzemy ETC, no to to jest kompresja tekstu na przykład bez kanału alfa. Kompresja tekstu wygląda tak, że nie jest jedna duża tekstura, która jest w locie zmniejszana, ale jest dużo tekstur, które są obok siebie sąsiadująco pozmniejszane, aby szybciej to działało. Tutaj widzimy, że mamy dwa pliki APK w zależności od systemu, no i jeden plik OBB, który zajmuje, w którym znajdują się wszystkie elementy w większości gry. I wybieramy Install My Project, no i instaluje się wtedy, gdy telefon jest podłączony na telefonie. Jeżeli to uruchomimy, wygląda gra w taki sposób.